Województwo świętokrzyskie to region o bogatej kulturze i tradycji. Jego nieprzeciętny krajobraz przyciąga turystów z całej Polski, bo któż nie chce poznać legendy o czarownicach z Łysej Góry. Ważne jest, aby każdy znał swoje dziedzictwo kulturowe. Bardzo często nie doceniamy, piękny region to jest naprawdę, warto go zwiedzać i piękne góry świętokrzyskie. Coraz więcej jest co zwiedzać wokół świętokrzyskiego, naprawdę. O kultywowanie tradycji i obrzędów regionalnych szczególnie dbają koła gospodyń wiejskich. Bardzo często biorą udział w różnych wydarzeniach, wzbogacając program o treści folklorystyczne. Młodzież się uczy, bardzo ważne, jest to piękna tradycja. Prześlicznie, te śpiewy dawniejsze są piękne. Dlatego tu właśnie przyjechałyśmy do żłobka, żeby dzieciom przekazywać te starodawne pieśni, piosenki i te tradycje. Bardzo jesteśmy zadowoleni, szczęśliwi, że właśnie dzisiaj tutaj możemy być i tym małym dzieciaczkom, że mogliśmy razem coś zaśpiewać. Dyrekcja niepublicznego żłobka i przedszkola Pajacyk zdaje sobie sprawę z tego, jak ważne jest kultywowanie tradycji wśród młodego pokolenia. Stąd wydarzenie, które już na stałe wpisało się w kalendarz imprez w ostrowieckim Pajacyku. Jak co roku organizujemy festyn rodzinny, w tym roku tematem naszego festynu jest Świętokrzyskie Jakie Cudne, czyli tematyka ludowa. Dzieciaki nasze będą dla rodziców prezentować różnego rodzaju piosenki, tańce ludowe. Małe pajacyki regionalne pieśni i tańce znają, co udowodnili na scenie. Dla wszystkich była to świetna okazja do wspólnego, rodzinnego spędzenia czasu, przy tym przypominając świętokrzyskie obrzędy. Tym festynem uczcimy i Dzień Dziecka, Dzień Mamy, Dzień Taty, a zarazem witamy również wakacje, które za półtora tygodnia już tutaj do nas przyjdą. Wakacje już za pasem. Stare powiedzenie mówi: cudze chwalicie, swego nie znacie, a więc czas na wyprawę po regionie świętokrzyskim.